Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarbki, w kolejnym vlogu. Mówiłem, że nagram dla Was drugą część, moje kochane skarby. I będzie kolejna pogadanka, zrobię sobie z Wami maseczkę, ponieważ oczyściłem właśnie buzię, widać, że się świecę jak po prostu masakra, ale jestem świeżo po oczyszczeniu na twarzy, w zupełności nic nie mam, a ten glow na twarzy już sam mówi wiele za siebie, także zdecydowanie. Dzisiaj chcę poruszyć z Wami wiele tematów, między innymi 250 wygłodzonych psów z Wojtyszkowa, jak dobrze pamiętam, ze schroniska. W końcu są te zwierzątka zabierane. Dla mnie też jest to coś nienormalnego, ale o tym zaraz sobie pogadamy. Maseczkę, jaką sobie zrobię dzisiaj, to ze śluzem, ze ślimaka, z bentona. Mam ochotę na taką mocną rewitalizację skóry i mówię sobie, że dzisiaj tą rewitalizację sobie zrobię. Także maseczkę nałożę i sobie z Wami porozmawiam. Ja mam duże czoło, ta płachta i tak nie wystarczy na całą moją twarz. Ale jednak, aczkolwiek, maseczka to maseczka. Będzie zrobiona, będzie zaawansowana intensywna pielęgnacja skóry? Będzie, także dobrze. A nadmiar esencji zawsze mogę wklepać w partię, gdzie po prostu nie wystarczy tej płachty. Ja mam zawsze problem z tym, ponieważ jak widzicie, no ja nie mam małego czoła, zawsze mam ogromne to czoło i tylko chyba maska z Cosrxa, ta koreańska w płachcie, była w stanie mi pokryć całe moje czoło. A każda inna maska w płachcie nie jest w stanie tego zrobić. Więc ja sobie położę maseczkę i sobie z Wami porozmawiamy. Porozmawiam. Tylko mi w usta weszło. Czekajcie, sobie tu położę maseczkę. Ja lubię tą maseczkę z bentona, jeszcze lubię tą z wąkrotką azjatycką, też taką łagodzącą z centelą. To są świetne maski w płachcie, naprawdę, które fajnie regenerują skórę, szybko przywracają jej odpowiedni poziom nawilżenia. A dodatkowo jeszcze mamy tutaj działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe. Jedynym minusem tych maseczek z bentona to jest cena. Ja tutaj się posiłkuję lustrem, ponieważ muszę widzieć wszystko, czy dobrze nałożyłem sobie tą maseczkę. Te maseczki bentona kosztują około 10 zł w HB, więc no, na jednorazowy użytek dużo. Ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o efekty, to efekty są nie jak po zwykłej maseczce w płachcie, a bardziej maski bentona porównuje do takich zabiegów. Do takich treatmentów, gdzie naprawdę jest uderzeniowe wow. Także jeżeli nie macie problemu do wydania raz w tygodniu około 10 zł, to maseczki bentona będą świetnym rozwiązaniem. Ok. I sobie teraz pogadamy na spokojnie. Od wczoraj jadąc samochodem, dzisiaj w hotelu słychać cały czas o tych Wojtyszkach. Dobrze, chyba mówię tą miejscowość. 250 wygłodzonych psów w schronisku. Wyobrażacie to sobie? I w końcu tam, z tego co dobrze kojarzę, jakaś organizacja, jedna, druga, trzecia, po prostu zrobiły tam wjazd i zaczęły te zwierzątka zabierać z tamtego schroniska. No dla mnie, jeżeli chodzi o kwestie zwierząt, no to jest karygodne zachowanie. Dlaczego? Ponieważ zwierzęta są jak ludzie. Oni też mają do uczucia. W szczególności piesełki. No, psy piesełki to są dawki miłości nieskończone. Co pieseł jakikolwiek mnie widzi, na przykład przyjaciółki, suczka, piesek, czy na przykład moje, czy tam u kogoś, to one mi dają ogromną dawkę miłości i ja nie wyobrażam sobie, żeby taki piesełek był głodzony albo katowany. Nie, to by było już zdecydowanie dla mnie za dużo. Ja potępiam takie działania, ale bardzo dobrze, że w tym schronisku już tam są działania podjęte i piesełki są zabierane i mam nadzieję, że trafią one naprawdę do fajnych właścicieli, do fajnych domów, gdzie będzie im zapewniona olbrzymia dawka miłości, czułości, uczucia, empatii. Ponieważ taki piesek, jeżeli otrzyma dawkę miłości od człowieka, to on da jej dwa razy więcej. Pamiętajcie o tym. Piesełek wtedy nie pozwoli Wam krzywdy zrobić, będzie dawał Wam pięciokrotnie więcej dawki miłości, będzie z Wami, a co najlepsze, to piesełek to jest najlepszy przyjaciel człowieka.
naprawdę najlepszy przyjaciel człowieka i jest to bezdyskusyjna kwestia. Także dobrze, że tam się w tych Wojtyszkach dzieje, te pieski są zabierane, ponieważ no ich los, no tak naprawdę chyba znamy finalne zakończenie tego, jakby mogło to się skończyć, tak? Czyli by te pieski pozdychały najzwyczajniej w świecie, a mają szansę naprawdę trafić do kochających właścicieli, do kochających ludzi, gdzie tą swoją dawkę miłości będą w stanie dać. Ja jestem, moje kochane skarby, teraz w górach, odpoczywam troszeczkę, zaraz będziemy szli podzwiedzać troszeczkę już zdjęć mam porobionych. Także no troszeczkę taka odskocznia od mojego wyjścia z zakładu karnego, muszę się trochę jakby tutaj odpocząć psychicznie, powdychać świeżego powietrza, wiadomo jak to jest w zakładzie karnym, spacer 1 godzina dziennie. No to naprawdę nie było wystarczające ani w kwestii dotlenienia, ani zdrowia. Także wiecie, no teraz po prostu na warunkach wolnościowych nadrabiam sobie tak. Świeżego powietrza trzeba zaczerpnąć, trzeba optymalnie organizm dotlenić, trzeba się wyciszyć, trzeba po prostu przewrócić psychikę na nowe tory, tak zwane, tak, że już się nie jest w izolacji penitencjarnej, a jest się już nadzwyczajnie w świecie, na wolności, w domu, że można z domu już gdzieś wyjść do znajomych, że mogę pojechać na zakupy, że mogę pojechać gdziekolwiek chcę, że mogę pojechać w góry, że mogę pojechać nad morze, że mogę być z moimi piesełkami. No to po prostu to jest piękne uczucie, fenomenalne uczucie i ja sobie zdaję z tego sprawę, że to już jest, tak? Ale wiecie, adaptacja psychiczna trochę trwa. Ponieważ jakby nie patrzeć, nie było mnie rok i 7 miesięcy, no ja musiałem się przyzwyczaić do życia tam. No wiadomo, nigdy w życiu, żebym się tak przyzwyczaił, nie przyzwyczaiłem się tak, żeby tam zostać do końca życia. Nigdy, zdecydowanie nigdy. Ale no jednak byłem tam nie miesiąc. I teraz po takim czasie wyjścia na wolność, no po prostu muszę wszystko od nowa zreadaptować w kwestii mojej psychiki. Ale powiem wam szczerze, że odpoczywam. Odpoczywam i w moim dojściu do siebie też pomagają mi moje psie dzieciaczki. Rocky i Odi obecnie, ponieważ jak wam mówiłem w ostatnim vlogu, Miniusia odeszła. Niestety bardzo przykro, ale Miniusia od wielu, wielu miesięcy miała problemy z płucami. Najpierw miała tam wodę w płucach, później miała problemy z poruszaniem się. Ona już nie była w stanie po schodkach chodzić. Później była leczona weterynaryjnie u weterynarza różnymi sterydami, które na początku przynosiły tam spektakularne, powiedzmy w cudzysłowie, efekty terapeutyczne. Ale później ona, no wiadomo, zaczęła tyć. Ona była taka, to była mini psinka, moja kurszynka. I ona po prostu od tych sterydów zaczęła tyć, no bo to wiadomo, sterydy oczywiście zatrzymują wodę w organizmie i skutkuje to tym, że po prostu się tyje. I Mini po prostu jak była takim malutkim pieskiem, jest, widzicie, ja to będę zawsze mówił, bo ona jest w moim serduszku do końca życia, no to ona jak już zaczęła tyć, ona już nie mogła się ruszać, po prostu już nie mogła chodzić. Jak już na przykład wychodziliśmy z nią na dwór, to ona na przykład 10 schodkach do góry dawała radę wejść, a później ona już stopniowo sobie musiała, na przykład 2 schodki stawała, później znowu 2 schodki stawała i finalnie albo ją braliśmy na rączki i po prostu do domu ją donosiliśmy, albo po prostu ona sobie doszła, jak miała tą siłę, tak? W domu na przykład zachowywała się w zupełności normalnie, jeżeli chodzi o poruszanie się, chodziła i tak dalej. Większe wyczynowe sprawy typu schody i tak dalej sprawiały jej wielki problem. No, ale oczywiście jak widać, no leki nie pomogły. Miniusia odeszła. Ale muszę wam powiedzieć taką dziwną historię, taką dosadność, że stwierdziliśmy, że ona czekała na to, abym ja wyszedł na wolność, Miniusia. I że jak wyjdę już na wolność i że po prostu tutaj Rokuś, Oduś i tak dalej nie będą sami, to Miniusia będzie mogła sobie w spokoju odejść. Do takich wniosków doszliśmy z bliskimi, że ona po prostu czekała na mój powrót. I wiecie co, ja wam powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że zdążyłem się z nią zobaczyć, zdążyłem ją wyściskać, wycałować, wytulić po prostu,
Bo nie wiem, jakby to było, jakbym z zakładu karnego zadzwonił do domu i bym usłyszał, że Miniuś odeszła. No na pewno bym runął psychicznie totalnie, ponieważ nie miałbym jakiejkolwiek szansy jej pożegnać ani być przy niej w ostatnich chwilach. Choć jej śmierć i też była w zupełności przypadkowa teraz, niespodziewana, ponieważ ona przyszła nagle, tak? No, także do wniosków takich doszliśmy, że tak musiało być, że Miniusia po prostu cierpiała. Bo cierpiała. Wiadomo, że ta choroba ją wyniszczała, płuc. A ona jest była kruchutka i po prostu wiecie, jak to wyglądało, jeżeli sterydy spowodowały to, że ona wręcz utyła. Ona nie dawała rady z własnym ciężarem po sterydach. Ona, i tak moi bliscy też stwierdzili, że po prostu ona czekała na to, żebym wyszedł na wolność, żebym ja już tutaj był. I żeby po prostu nie zostawić swoich bliskich i Rokusia, Odusia samego i po prostu ona wtedy mogła tak jakby w spokoju odejść. No takie mieliśmy przemyślenia na ten temat i chyba tak było. Powiem wam tak, jej będzie mi brakować do końca życia. Będzie mi brakować do końca życia, wiadomo, to była moja psia córeczka. Ja wiem, że jest grono osób, które postrzega to tak, że psy to zwierzęta, a niektórzy, że postrzegają to tak jak ja, czyli że pieski to są dzieci, tak, psi synowie, psie córeczki, i ja to tak postrzegam, ponieważ no to jest rodzina, to jest dla mnie rodzina i to są jakby moje dzieciaki, no i Miniusia jakby nie patrzeć była moją psią córeczką, no właśnie, także ja tą żałobę po niej sobie noszę w sercu. Staram się już wrócić do normalnego życia po jej odejściu, bo wiem, że po prostu ona by cierpiała w dalszym ciągu. Cierpiałaby, a innej formy ratunku naprawdę dla niej nie było. My jej nie uśpiliśmy w gwoli ścisłości, ona odeszła sama. Odeszła sama w domku i po prostu wiedziała, że wszyscy są przy niej i ona mogła sobie w spokoju odejść. Także my podjęliśmy decyzję, ponieważ planujemy też przeprowadzkę do Niemczech, że jeżeli już się przeprowadzimy, to będziemy brać kolejnego, trzeciego pieska i po prostu to będzie mini w nowej duszyczce. To będzie niekończąca się dawka miłości kolejna, którą będziemy mogli przekazać kolejnemu pieskowi. U nas w domu każdy piesek, jakby nie patrzeć, ma nieskończoną dawkę miłości. To jest zawsze tak, ja kocham psy wielką, wielką miłością i naprawdę ja nie mogę słuchać takich rzeczy, że pies jest bity, że pies jest głodzony, że pies na jakiejś smyczy czy na czymś jest do samochodu przywiązany, ponieważ ja bym takie osoby skazywał na dożywotnie pozbawienie wolności i w mojej ocenie nawet na pozbawienie praw publicznych. Naprawdę, na pozbawienie jakichkolwiek praw, jeżeli nie mają szacunku do żywej istoty. Pieski to są najlepsi przyjaciele człowieka. One wyczuwają, kiedy mamy zły humor. Podejdą do nas. Powiedzcie sami, przyznajcie sami, jeżeli macie pieski takie w domku, domowe pieski i czy wy, jak macie zły humor, czy też czy wasz piesek tego nie wyczuwa. Czy on do was nie przyjdzie, nie zacznie was lizać, łapką zaczepić, wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie. Ponieważ pieseł jest najlepszym przyjacielem człowieka i on wszystko wyczuwa. Wyczuwa, że jego panci bądź jego panowi coś się dzieje po prostu. I piesełek nam zawsze pomaga. Pieski mają nieskończoną dawkę miłości, jak już to wcześniej mówiłem. I terapeutyczną moc. Ta moc jest po prostu nieziemska, niewiarygodna. Jak ja miałem złe humory, czy coś to Roki, czy Odi, czy Miniusia. Naprawdę, uwierzcie mi, w kilka minut wystarczyło, że te małe szkrabki do mnie podeszły i nawet polizały mnie i Rokuś łapką czy mnie zaczepił, czy Rokuś miał w buzi piłeczkę i do mnie przybiegł. No to już powodowało to, że po prostu na buzi był jeden wielki uśmiech. Także naprawdę pieski mają terapeutyczne moce uzdrawienia ludzkiej psychiki i to jest prawda, nikt mi tego nie przemówi. Ponieważ ja z własnej autopsji wiem, że tak po prostu jest. Jeżeli teraz tutaj wrócę troszeczkę do tematów beauty, tematów kosmetycznych, wiem, że troszkę wyglądam jak potwór w tej maseczce, ale wybaczcie mi, testuję dla was wiele, ale to wiele, wiele kosmetyków. Będzie tyle cud bajeczek, rewelacji na kanale, że naprawdę będziecie mieć mnie dość. Ledwo wróciłem, a zaraz będziecie mieć mnie dość, naprawdę.
I dziękuję Wam bardzo za te miłe komentarze, że cieszycie się, że wróciłem, że uwielbiacie mnie. Naprawdę bardzo miło mi jest to czytać. Ja każdy komentarz Was serduszkuje, oznacza to, że przeczytany. Każdy od Was komentarz czytam. Jeżeli mam chwilę, to odpiszę niezwłocznie. Jeżeli nie mam czasu, to najpierw dam serduszko, a na przykład 2 godziny później odpiszę na ten komentarz. Ale w każdym bądź razie zawsze na komentarze swoich fanów, widzów i ludzi, którzy mnie oglądają po prostu po ludzku, zawsze odpowiem. Zawsze odpowiem, zawsze odpowiadam na komentarze i zawsze odpowiadać będę, ponieważ szanuję odbiorców moich treści. Wy też macie prawo po prostu mieć problem na przykład z doborem jakiegoś kosmetyku i tak dalej. Rozważacie zakup i widzicie we mnie autorytet, co mnie bardzo cieszy. I pytacie po prostu nadzwyczajnie w świecie: Kacper, czy ten kosmetyk jest dobry? Kacper, czy ten produkt jest dobry? Dlaczego ja mam Wam nie udzielić odpowiedzi? Oczywiście rzecz jasna, że ja tą odpowiedź Wam zawsze udzielę. Wy jesteście dla mnie, ja jestem dla Was po prostu. Czyste, wzajemne relacje, powiedzmy sobie, przyjacielsko-rodzinne na kanale, ponieważ jak już Wam wcześniej mówiłem, na kanale wszystkich traktuję jak jedną wielką rodzinkę. Także po prostu Wam nadzwyczajnie w świecie zawsze pomogę, jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem, bo już mi się płachta zaczyna lekko mi wysychać. I pamiętajcie, nigdy maseczek w płachcie nie dopuszczajcie do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli ona zaczyna lekko Wam wysychać, to już będzie oznaka, że ona jest do ściągnięcia i nadmiar esencji wtedy trzeba skórę wklepać. Także tak weekendowo, 2 luźne vlogi na kanał wjadą, także będziecie mieli troszeczkę mnie. Na moim kanale zapamiętajcie, nigdy w piątek nie będzie treści, ponieważ z autopsji wiem, że w piątki to jest najgorszy dzień dla youtuberów i wtedy algorytm YouTube'a również różnie działa. Raz dostajecie powiadomienie o filmie, raz też nie. Więc ja po prostu, tak jak zanim poszedłem do zakładu karnego i teraz, będę również kontynuował to, że w piątek na kanale filmów nie będzie. A od przyszłego tygodnia ruszamy z całymi co dwa jeczkami rewelacjami. Jeżeli macie również, jakieś pomysły na filmy, chcielibyście, abym nagrał jakiś konkretny materiał dla Was, na przykład o pielęgnacji różnego rodzaju skóry, napiszcie o tym proszę w komentarzach. Jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, siadam przed kamerę i będę dla Was nagrywał, moje kochane skarby. Z jakiej racji nie? Z jakiej racji mam nie nagrywać? Oczywiście, że nagram dla Was. Dla Was zawsze. Pamiętajcie o tym. Także taka krótka pogadanka. Ja sobie już maseczkę w płaście będę ściągał. I zobaczcie to. Widzicie? Ta skóra jest fenomenalnie rozpromieniona. Widzicie ten efekt? Jeszcze się bardziej przybliżę, żebyście mieli, że to nie jest żaden Photoshop. Zobaczcie. Tutaj mam lekkie krostki, one mi się goją, bo to był wysyp po długiej przerwie od braku retinolu. I po prostu teraz moja skóra reaguje lekkim wysypem, ale on już schodzi, to już nie są aktywne zmiany. Widzicie ten glow skin? Efekt wręcz glass skin. Skóra jest taka rozpromieniona, rozświetlona. Wygląda nadzwyczajnie w świecie fantastycznie. Maseczki Bentona są rewelacyjne. Ze śluzem ślimaka jest taką bardziej maseczką regeneracyjną, przeciwzmarszczkową, rozpromieniającą skórę. Biała jest z krótką azjatycką do skóry naczynkowej, ale każdy typ skóry może ją używać, również nawet skóry trądzikowe, ponieważ wąkrotka azjatycka fantastycznie złagodzi podrażnienia na skórze. No i zielona aloesowa jest taką humektantową maską nawadniającą skórę. Także moje kochane skarbki, na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczki. Hej.